będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ja muszę powiedzieć na początku, że zostałem postawiony przed faktem, że tutaj będą konferencje. I nie powiem, że trochę się czuję jak ci smutni profesorowie, co przychodzili do seminarium na te sympozja i tak siadali na tych ławach i nam prawili wielkie rzeczy, więc nie chcę się tak czuć, no ale jest tak, jak jest. Ważne, że wam jest wygodnie i możecie sobie coś tam notować, chociaż nie powiem, że to też jest jakaś dla mnie nowość. Chociaż uczę w liceum drugi rok, to rzadko widzę tyle osób z notatnikami, którzy chcą coś notować z tego, co będę mówił, ale zobaczymy, czy będzie co. Moi drodzy, słuchajcie, bo no, nie było wszystkich wczoraj, ale chyba nie będę się przedstawiał co konferencję, no chyba że każdy kojarzy mnie. Tylko słowem wstępu przypomnę, że na taki temat konferencji rozważań tu wziąłem właśnie książkę księdza Tomasza Halika Cierpliwość wobec Boga i taką fragmentem Pisma Świętego przewodnik jest właśnie ten fragment o Zacheuszu. Można sobie zapisać sigla, jakby ktoś chciał gdzieś właśnie w wolnej chwili modlitwy do tego fragmentu wrócić. To jest Ewangelia Świętego Łukasza, 19 rozdział, od 1 do 10 wersetu. 19:1-10. To polecam sobie to przeczytać, kogo wczoraj nie było, zwłaszcza, bo gdzieś w tych konferencjach to gdzieś to będzie się cały czas przewijać. Tematem, takim hasłem, no to jest ten fragment z Psalmu 27. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. I wczoraj też zacząłem od tego, że Pan Bóg jest tajemnicą, że istotą Pana Boga jest tajemnica. No, ale to nie jest tak, że to jest tajemnica i koniec. Nie można nic zrobić z tym. Bo przecież ten rąbek tej tajemnicy Pan Bóg nam uchylił, objawiając nam siebie. Więc możemy Pana Boga poznać oczywiście przez Pismo Święte i przez nauczanie Kościoła, które jest tak ujęte w tym jednym słowie tradycja, przez duże T. I dowiadujemy się stamtąd, że Pan Bóg objawił się w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dlatego właśnie zawsze pierwszym i najważniejszym, myślę, pytaniem naszej wiary jest to pytanie, kim jest Jezus Chrystus? Pozostało oczywiście mnóstwo książek, biografii Pana Jezusa. Każda z nich jest bardziej lub mniej bliska prawdy. Ale niewątpliwie no, tym głównym źródłem naszej wiedzy o Panu Jezusie jest Ewangelia. I tam widzimy, że Pan Jezus jest postacią no, wyjątkową. Że praktycznie od początku swojej działalności narasta ten konflikt, to napięcie między Nim, a właśnie osobami stanowiącymi ówczesną elitę społeczeństwa. A z drugiej strony zarazem Pan Jezus, można powiedzieć, brata się z tymi ludźmi z marginesu. Jezus nie jest tak, jak niektórzy by chcieli, żeby był pierwszym rewolucjonistą czy komunistą. Pan Jezus przecież wiemy, że też nie pozbył się zła. Nie uzdrowił wszystkich chorych, nie nakarmił wszystkich głodnych. Więc też nie obiecywał nikomu raju tutaj na ziemi, a nawet wręcz przeciwnie. Nie? Pan Jezus powiedział, błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni smutni, prześladowani. Czyli tak naprawdę co? Błogosławieni, czyli szczęśliwi, czyli im pogratulował, nie? Jeśli jesteście w tym świecie ubodzy, cierpiący, to ja wam serdecznie gratuluję. I jesteście szczęśliwi, no tak trzymać. No, wiadomo, że dziwnie by wyglądała nasza pomoc potrzebującym, jakbyśmy to tak potraktowali. Ale przecież wiemy, że Panu Jezusowi nie chodzi o jakiś cynizm w tym wszystkim. Ale właśnie po co? No o tą postawę ubóstwa. Czyli tę postawę ewangelicznego ubóstwa, to znaczy otwartości na Boże dary. Nie? Bo gdy jesteśmy najedzeni, no to nie możemy już nic wcisnąć, nawet tego przysłowiowego serniczka, tak? No i tak samo jest w odniesieniu do Pana Boga. Prosimy o Ducha Świętego, by nas napełniał, nasycił, ale to też nie tak, żeby nas już zamykało na dalsze dary, nie? Nigdy nie mogę powiedzieć, że teraz jestem już tak naładowany Panem Bogiem, tak napełniony Nim,
nasycony, że już mogę jechać z tych rekolekcji i już nie muszę Pana Boga szukać, nie? Alleluja. No, oczywiście są takie stany, ale chwilowe, nie? Jak każdy stan, no potem przechodzi w jakiś głód, nie? Poszukiwania Pana Boga. Więc chodzi o takie ubóstwo, które jest skarbem. I dlatego dla Pana Jezusa ci ludzie z obrzeża, z marginesu, społeczeństwa są właśnie w centrum, są najważniejsi, są tym skarbem. Pan Jezus też mówił, że gdzie skarb wasz, tam będzie serce wasze. I myślę, że to jest też to, co papież Franciszek chce powiedzieć swoim pontyfikatem, nie? Nieraz powtarza, że ubodzy są skarbem Kościoła. Że prawdziwy Kościół znajduje się właśnie na tych obrzeżach, peryferiach. I skoro chcemy być tym prawdziwym Kościołem, no to mamy stać się właśnie ubodzy, płaczący, głodujący, czyli jednym słowem otwarci, nie? Ponieważ do takich może przyjść Królestwo Boże. Więc ta troska o ubogich, bliskość z nimi nie wzbogaca tylko ich, ale także nas. Tak samo bliskość z poszukującymi, nie? Pana Boga. To nie jest tylko tak, że ona powinna nas uczyć otwartości. Nie tak, że ja teraz mam ich pouczać, bo oni są poszukujący, wątpiący, to ja im pokażę prawdziwego Pana Boga, ale także oni nas uczą, te osoby, wątpiące, poszukujące. Czego nas uczą? Uczą patrzeć na Pana Boga z perspektywy ludzi poszukujących i wątpiących. Pytanie właśnie, czy takie doświadczenie religijne nie jest nam, może zwłaszcza w dzisiejszych czasach, potrzebne? Czy nie tyle patrzeć na świat oczami Boga, ale także czasem patrzeć na Boga oczami współczesnego świata? I takie doświadczenie miała przed śmiercią święta Tereska Odziesiątka Jezus, kiedy przeżywała tą wewnętrzną ciemność, tą duchową walkę. To napisała wprost w swoim dzienniku: już nie wierzę w życie wieczne. Wydaje mi się, że po tym śmiertelnym życiu nic już nie ma. Więc tak pisze święta Teresa, doktor Kościoła. Na progu śmierci została właśnie wprowadzona w tą noc ciemną, nie? To doświadczenie nieobecności Pana Boga. Więc można powiedzieć, że po części miała udział w męce Chrystusa, w Jego opuszczeniu, które też się wyrażały w słowach: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Ale co ciekawe, święta Teresa, zgodnie ze swoją dewizą, aby z miłości do Boga przyjmować nawet najdziwniejsze myśli, to przyjmuje te zmagania. Przyjmuje je jako przejaw solidarności z niewierzącymi. I to nie w takim znaczeniu, żeby ja teraz ofiaruję to cierpienie za tych niewierzących, żeby się Pan Jezus ich nawrócił. Nie. Bo ona właśnie traktuje tych niewierzących jako swoich braci. Z tą jednak różnicą, że ona wcześniej miała to doświadczenie Bożej bliskości, co w sumie jeszcze bardziej powoduje większy ból. I to jest takie, myślę, przełomowe doświadczenie dla niej i dla Kościoła, zwłaszcza tamtych czasów, końca XIX wieku, który no, zbyt akcentował to doskonałe życie moralne, tą herezję pelagianizmu, która w sumie już od starożytności, od czasów świętego Augustyna gdzieś była obecna w Kościele, nie? Że własnym, cnotliwym życiem moralnym, bez grzechów jestem w stanie osiągnąć niebo, nie? A tutaj właśnie nie. Kościół w tamtych czasach też no, wszędzie jakoś upatrywał grzech, wszędzie upatrywał różne zagrożenia wynikające no, z teorii spiskowych, z żydomasonerii, z modernizmu. Można powiedzieć, że dzisiaj się niewiele zmieniło. Ale no właśnie Kościół wtedy przyjął postawę takiej oblężonej twierdzy, że skoro tak jest, ten świat jest zły, zewsząd nas atakuje, to my się zamykamy w środku, będziemy wszystkich teraz potępiać. I księża może głosili takie płomienne kazania, które broniły wiary. Ale właśnie pytanie, czy one paradoksalnie nie przynosiły odwrotnego skutku, że przyczyniły się do niewiary współczesnych mu ludzi? To znaczy, to jeszcze będę rozwijał ten wątek właśnie tej oblężonej twierdzy,
Ale właśnie ta postawa świętej Tereski, tej młodej zakonnicy, która postanawia się, która postanawia stać się nie matką, ale siostrą niewierzących. To jest jakieś w ogóle nowe doświadczenie w tamtym czasie. Sama święta Teresa wyznaje przed śmiercią, że straciła pewność wiary, że potrafi już tylko kochać Boga, bo nie widzi Go światłem wiary, ale wciąż czuje Jego miłość, żar miłości do Niego. Potrafi tylko kochać. To jest też niesamowite, że w ten sposób święta Teresa przeżyła coś, o czym mówi święty Paweł w liście, w pierwszym liście do Koryntian, że kiedyś wiara i nadzieja się spełnią, a zostanie tylko miłość. Więc można zadać sobie takie to paradoksalne pytanie, czy właśnie to jej cierpienie duchowe, to doświadczenie ciemności nie było już tak naprawdę wejściem, jakimś przedsionkiem nieba, gdzie przecież ze wszystkich cud, z wiary i nadziei zostanie tylko miłość. Święta Tereska uczy nas tego, co święty Paweł. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. A co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Znaczy wiara pozwala nam znajdować w naszych życiowych sytuacjach jakiś ukryty, głębszy sens, który często jest przeciwieństwem tego, jak dana sytuacja na pierwszy rzut oka wygląda z zewnątrz. Więc można wywnioskować, że świętej Teresce wcale nie chodzi o wciągnięcie tych niewierzących do Kościoła, ale bardziej o rozszerzenie wnętrza Kościoła właśnie o to doświadczenie ciemności. Tak, by zdobyć to terytorium wraz z tymi, którzy je zamieszkują. Aby wzbogacić Kościół właśnie o to doświadczenie tych osób. I takie przesłanie pozostawia nam ta doktor Kościoła, święta Tereska w dziesiątka Jezus. To jej doświadczenie Bożego oddalenia i ten jej stosunek do niewierzących jako właśnie braci. Myślę, że też jest dzisiaj dla nas ważnym przekazem. Serce, które kocha, rozszerza się, prawda? Więc aby mogło zmieścić w sobie wszystkich. Więc pytanie, jak ja zachowuję się wobec osób niewierzących, wobec osób wątpiących, poszukujących. Ja sam w swoim krótkim życiu przeżyłem, no już mi się wydaje, kilka faz, jak sobie tak się zastanowię. Jak szedłem do seminarium, no to była taka właśnie postawa, że o, tu jest właśnie Kościół jest dobry, a ludzie niewierzący to są ci źli, których no, trzeba najlepiej unikać. Potem właśnie te pierwsze lata seminarium, no to była taka gorliwość, nie? O, to trzeba wszystkich nawrócić teraz, nie? Trzeba ich na siłę no, pokazać, nie? Pan Bóg cię kocha, chodź, nie? Cały świat zbawił. A teraz? Nie mówię, że już teraz jakby nie mam zamiaru nic zrobić, nie? Ale no właśnie, ale wydaje mi się, że to wcale nie chodzi o to, że mam teraz wszystkich sprowadzić na jedyną właściwą drogę, bo tego nie zrobię. Bo to Pan Bóg może zrobić, nie? Ale właśnie dzisiejsza droga Kościoła wydaje mi się, że też jest taką drogą bardziej zrozumienia tych osób. W pewnym sensie jakiejś solidarności z tymi osobami. I tu wcale, uwaga, nie chodzi mi o to, że mamy akceptować grzech, który nieraz się wiąże z tymi osobami. Ale starać się zrozumieć ich sytuację, wysłuchać, w jaki sposób im właśnie towarzyszyć, nie? Nie wiem, czy to jest ta ostateczna faza, ale może się jeszcze zmieni, ale na ten moment chyba tak, to jest mi najbliższe. Jest wiele rodzajów ateizmu, tak jak jest wiele rodzajów wiary. I tak na wiarę każdego z nas, z was, miało wpływ na pewno wiele czynników, nie? Przy okazji kolędy też nieraz się zastanawiałem, jak to jest, że jedni wierzą, a drudzy nie. Że w jednym roku spotkałem kobietę, która właśnie była po drugim rozwodzie na ślubie cywilnym. Wydawało mi się, że z tej rozmowy jakoś tak nic szczególnego nie wyniknie. A ona jakby zaczęła mi opowiadać swoją historię, że właśnie po 15 latach życia w tym związku rozstali się i teraz ma
największe pragnienie, żeby przyjąć Komunię Świętą po tych 15 latach. Że tylko po prostu pragnie przyjąć tego Pana Jezusa i w sumie cała rozmowa się opierała tylko na tym, że ma w sobie to pragnienie, chce się wyspowiadać i w ogóle chciała się dowiedzieć, jak to wygląda. Nie? 15 lat. Więc to porozmawialiśmy, powiedziałem, jak to wygląda z powiedzią. I z jednej strony mamy taką sytuację, ja kilka mieszkań dalej idę i było małżeństwo, to też cywilne, gdzie mieszkają ponad 30 lat ze sobą. Też nie mają żadnych przeszkód, żeby ślub kościelny wziąć. Ale z drugiej strony sami nie widzą żadnych przeszkód, żadnych problemów z tym związanych. Tak sobie żyją i im to odpowiada, nie? Więc takie dwa spojrzenia na wiarę. Dwie postawy, nie? Ale to też jest pytanie właśnie o to, jak traktujemy naszą wiarę. Czym dla nas jest nasza wiara? Czy ona jest właśnie jak taki gorset, który trzeba się wcisnąć, który będzie ograniczał nasze ruchy, ale już będziemy w tym gorsecie? Czy może jest właśnie jak ten kij pasterski, który nam pomaga iść przez życie, aż dojdziemy do celu, do Pana Boga i będziemy mogli już ten kij zostawić? Swoją drogą właśnie spotkałem tę kobietę tydzień później, jak akurat chodziłem po kolędzie w bloku obok, spotkałem ją na ulicy i rzeczywiście była u spowiedzi i też się podzieliła taką radością, no miała łzy w oczach, jak o tym mówiła i nawet do dzisiaj teraz spotykam ją w kościele na niedzielnej mszy świętej raz w tygodniu. To jest też takie niesamowite, że Pan Bóg działa jakoś w tych ludziach, nie? I to też skłoniło mnie do takiego pytania, nie? Czy w dzisiejszym świecie to ludzie szukają Pana Boga, czy może bardziej Pan Bóg szuka tych ludzi i różnymi drogami próbuje do nich dotrzeć? Tomasz Merton, taki myślę, że znany Wam zakonnik, trapista, nawrócony z anglikanizmu, powiedział tuż przed nagłą śmiercią: to, czego się od nas żąda, to nie tyle mówienie o Chrystusie, ale takie postępowanie, gdy On żył w nas, a ludzie mogli Go odnaleźć, czując, jak w nas żyje. To oczywiście zgadza się z tym, że najlepszą formą ewangelizacji jest postawa, przykład naszego własnego życia. Można powiedzieć, że przez nas Bóg patrzy, przychodzi do drugiego człowieka. Przez nas Bóg patrzy właśnie na tego Zacheusza, który gdzieś kryje się w liściach sykomory i woła go po imieniu. Wprasza się na ucztę, to znaczy wchodzi do jego życia. Ale spróbujmy już na koniec obrócić jeszcze ten obraz o 180 stopni. Zacząłem od tego, że Pan Bóg jest tajemnicą. I w Księdze Rodzaju też czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Czy można powiedzieć, że człowiek i Bóg są w jakiś sposób do siebie podobni. Każdy człowiek jest w pewnym stopniu obrazem Pana Boga i mówi swoim życiem coś o Panu Bogu. Zadajmy sobie takie pytanie, czy więc ten Zacheusz nie jest w pewnym sensie obrazem również Boga? Obrazem Pana Boga, który jest ukryty, ale jednak wciąż patruje się w nas. I z tym pytaniem Was zostawiam i kończę. Dostaniecie te pytania tak do refleksji w tych kopertach. Ja od razu, przepraszam, ale ja mam świadomość, że nieraz te pytania mogą być takie trywialne i bardzo takie banalne, ale to liczę na Wasze doświadczenie, zwłaszcza tych, co są już dłużej. I też pamiętam, jak ja byłem na rekolekcjach i były te grupki dzielenia i jak po prostu z jednego pytania można było zrobić 3-godzinne spotkanie, więc liczę na Waszą taką też otwartość i na pewno będzie wiele różnych tematów około konferencyjnych do podzielenia się. To niech tyle wystarczy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.